Co to jest nieposłuszeństwo obywatelskie? To jest kolejny slogan polityczny. Niech mnie pan nawet nie wyprowadza z równowagi. Pan Frasyniuk kiedyś był zaszczuwionym działaczem, za który otrzymał wyrok. To nie znaczy, że dzisiaj on może robić, co chce. Bo teraz ja powiem tak. Pan mówi, że nie powinien mieć założonych kajdanek. A ja mam wątpliwości. Bo powiem panu tak. Dolegliwość o 6 rano z jakiego powodu może wynikać? No z tego, że najłatwiej jest zastać wtedy obywatela. Pan Frasyniuk mógł wyjść na ulicę i mógł, przez to, że jest znaną właśnie osobą, mógł zacząć popadać w histerię, nawoływać ludzi i tych dwóch czy trzech policjantów nie dałoby sobie rady. Niech pan się nie uśmiecha, proszę pana, bo ja panu powiem tak, jest taki człowiek, który nie żyje, świętej pamięci, nazywa się Szlepka, Kołobielska, którego w stanie wojennym zakuto, przywieziono, bo przyjechał razem z szefem Solidarności pod Beskidzia, dostał w więzieniu 3 zawałów, szybko umarł, osierocił 3 dzieci, nikt się nigdy o niego nie upominał, nigdy się pan Frasyniuk go nigdy nie upominał i żadne nieposłuszeństwo obywatelskie się od niego nie upominało. Proszę mi takich bredni nie opowiadać w ogóle.